Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu, tak jak wspominałem ostatnio na tego maga, dosłownie za chwilkę wrócimy, dlatego że odblokowałem przed chwilą tak naprawdę twierdzę posępnego czerepu, co za tym idzie, no myślę, że jesteśmy nawet w stanie całą zrobić, tak zaryzykuję takie stwierdzenie, zobaczymy jak to pójdzie, no i wiadomo, dostaniemy dużo expa, od dzisiaj do niedzieli mamy weekend expa, więc dobrze wbić jak najwyższy level przed robieniem właśnie tutaj tej awki, żeby wiadomo, tego expa jak najwięcej z misji dostać, więc myślę, że dzisiaj dobrze będzie tutaj nagrać. Głównie skupimy się na tej twierdzy. Jak wbijemy kilka leveli, może poszukam jakiejś broni i zobaczymy jak to tu wygląda z 13 piętrem, bo już z tego co widziałem prawie 1% mi się pojawił na tego kolegę. Także no tutaj do wszystkiego powolutku sobie dojdziemy. Zanim jednak zaczniemy, mam nadzieję, że już zostawiłeś kciuka w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to masz okazję teraz. Proszę kliknąć tą łapkę w górę. Oprócz tego subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i oczywiście Discord i Twitch. Linki w przypiętym komentarzu i opisie. Zapraszam serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Są to oczywiście przede wszystkim gierki na różne platformy, są również karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że ceny tych gier są naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych stron tego typu, w porównaniu do innych miejsc, gdzie możemy właśnie tego typu gierki kupić. No i jeszcze oprócz tego wyróżnia się tym, że live chat, czyli tak zwany support, jest dostępny 24/7, czyli po prostu non-stop. Jeżeli zakupimy klucz do jakiejś gry i mamy z nim jakiś problem, coś nie działa, coś nam nie przyszło, to oczywiście możemy od razu do nich napisać i oni postarają się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Mogę Wam tu zaprezentować, jak zakupić coś na tej stronie, bo mam swój kodzik rabatowy, o którym Wam zaraz powiem. Wejdziemy sobie na przykład tutaj w karty podarunkowe, mamy wszystko pokazane, weźmiemy pierwszą lepszą dla sprawdzenia, klikamy kup teraz, no jak widzicie karta PlayStation Network za stówkę. O wartości 100 zł, możemy kupić za 87,18, klikamy kup teraz, no i jak widzicie są tutaj dostępne wiele, wiele metod płatności, no i czy mamy kod rabatowy, się nas pytają i oczywiście kodzik rabatowy jest to Neutral, który daje nam 3% zniżki, więc jeżeli coś będziecie chcieli kupować na tej stronie w przyszłości, to tego kodziku możecie użyć, klikamy zastosuj, no i jak widzicie 3% rabatu mamy, 2,62 nam obniżyło, także całkiem przyjemnie. Oprócz tego zapraszam do linku w opisie, bo tam jest między innymi link, dzięki któremu jeżeli się zarejestrujecie właśnie z tego linku, to dostaniecie 1 euro na start, więc no wydaje mi się, że fajny 1 euro dostać sobie za nic i jeszcze do oprócz tego, jeżeli chcecie jakąś gierkę kupić, to 3% rabatu, jakaś tam fajna sumka dzięki temu się uzbiera. Więc tak, chyba nie ma co tutaj się rozwodzić, chyba nie ma za bardzo co Wam tutaj pokazywać, bo dużo od ostatniego odcinka się nie zmieniło, zaledwie 2 dni chyba minęły, no a ręka cały czas tutaj skipy nam się wylosowywują, powiedzmy, tutaj cały czas tej jednej platyny nam brakuje, ale w sumie już mi się bardzo nie śpieszy, grunt, że ta prawa strona jest już gotowa, można powiedzieć, więc teraz te skipy mogą być, ale oczywiście jak już się pojawi ta ostatnia platynka, to również sobie ją kupię, teraz mamy kupca za godzinkę, tutaj oczywiście kupię klepsydrę na 7 dni, ale jeszcze póki co się wstrzymuję, chcę tutaj jeszcze sobie poczekać i tak dalej, wiadomo jak to działa, żeby zebrać jeszcze więcej tych runek, no i tak naprawdę tyle, nie? Aura 8, no za wiele się tu nie zmieniło, no tak jak mówię, no odcinek był nagrywany z maga chyba 2 albo 3 dni temu, więc nie ma Wam co tu pokazywać, walki na razie zrobić nie możemy, aha, dzisiaj sobie w ogóle portal do piekieł rano pokonałem, bo nie wiedziałem czy będę, a nie zapisało mi się tu tak swoją drogą, to powinno być gdzieś wcześniej rano, tak szczerze, tutaj mamy, aha, portal do piekieł, jest, dokładnie, tutaj w ogóle też szlał węża pokonałem też 2 lożki, ale myślę, że to Wam pokażę na końcu odcinka razem z lochami, które prawdopodobnie dzisiaj mam nadzieję, że zrobimy, w każdym razie no portalek również pokonany, więc myślę, że możemy wchodzić do tego lochu i klikać, no na tego patrzyłem, mamy niecałe 6%, więc on chyba padnie nam dość szybko, jeździec mroku, wczoraj dokładnie naszym pachołkom ogarnąłem sobie tutaj w ogóle jak to wygląda, czekajcie, jeszcze czaru nie mamy, aha, jutro będziemy mieć czar, jutro czy dzisiaj jest 5, tak jutro, dzisiaj jest 4, więc dobra, jutro sobie będziemy mieć jakiś czar, mam nadzieję, że to będą rękawice bądź broń, na pewno to pomoże właśnie w tej strefie mroku, ogarnąłem naszym pachołkom już wszystkim 15% tutaj bonusu z run, to zrobiłem wczoraj, to takie można powiedzieć przygotowanie do tego, żeby właśnie zacząć klikać sobie dzisiaj na odcinku tą strefę mroku, dobra, mamy jakiś łuk, 16% runka, rozrzut nie jest jakiś wybity i w zasadzie no 20 średnich, no nie ma chyba sensu, chyba lepiej to po prostu rozmontować i jeszcze tu możemy sobie wrzucić na przykład kapcie, kapcie nam wyleciały, widzę, że dla wojownika, ale nie są jakieś dobre, więc też je rozmontujemy, żeby tu wiadomo, mieć troszeczkę miejsca, w sumie z tym łukiem mogłem poczekać, bo on nam zabrał 2 miejsca, no ale dobra, mniejsza z tym, kolejny szkielet żołnierz, wojownik, który też raczej powinien nam szybko paść, no ja tutaj nie przewiduję za bardzo bloków, raczej myślę, że wszystko to będzie w miarę sprawnie i szybko padało, przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczymy oczywiście jak to wyjdzie.
No i co? Tak naprawdę twierdza postępnego czerepu, później mamy cyrk grozy, później mamy piekło w tym roku, no i gdzieś piekło zamkniemy w okolicach pewnie 320 poziomu, no i tak naprawdę szybki progres już się skończy, dlatego że no wiadomo, potem 13 piętro już idzie o wiele wolniej, no i później no z tornada tam jakieś levele będziemy wybijać, wiadomo, że teraz ta gra do tego 400 powiedzmy nawet 20 bym powiedział jest tak szybka, że kto grzybi to jakoś tam bardzo takich bloków nie zauważa, można by powiedzieć, no ale jednak zawsze tak było, że to piekło w mroku się kończyło właśnie na poziomie 320, o ile ktoś grzybił, no i wtedy już problem się pojawiał i wtedy z tym levelem nie było tak gładko, nie? Tak wcale gładko ten level nie szedł. Dobra, to nam w sumie by było dla maga dobre i nawet mu możemy podmienić, bo tutaj nie mam żadnej runki, to wystarczy, że odzyskam sobie klejnot. No maguś na razie klejnoty ma takie, już to wygląda lepiej, bo już ma tylko tak naprawdę 2 na szczęście, no ale tu jeszcze trochę na HP, no jak mu coś tam poleci, to mu po prostu wrzucam. Cała reszta już wygląda, można powiedzieć, dość solidnie. Dobra, lecimy dalej, mamy prawie 290 poziom, po tym jak go pokonamy to sobie ten 290 wbijemy, no i tak naprawdę, który my możemy wbić level jak zamkniemy tą twierdzę dzisiaj? 295 chyba nie, chyba 295 to troszeczkę za daleko, tak mi się wydaje, może jakiś 294, może 293, no zobaczymy, póki co mamy 290, oprócz tego mamy jakiś pierścionek na zręczność, plus 56, więc bardzo dużo, jak najbardziej możemy to zamieniać, tu nawet git, bo od razu ich przebieramy i nie będziemy musieli marnować rozmontowań na to. No i dobra, kolejny wojownik, raczej również z nim problemu być nie powinno, no ci wojownicy nie tak jak mówię, nie stanowią jakichś problemów, dokładnie, zobaczcie, no to bardzo, bardzo szybko pada, jakieś tutaj rękawice dla Magusia, ale na wszystkie cechy minus 16 głównych traci, dobra, nie będziemy mu dawać na razie sobie zrobimy tak, od razu zrobiliśmy misję dnia, to się ceni, zwłaszcza jeżeli mamy weekend expa, no bo wiadomo, że w ten weekend expa nie zrobić misji dnia, no to troszeczkę boli, no i dobra, mamy teraz panterę, pantera to jest, aha, myślałem, że maga, to jest zwiadowca, no to nie, to powinien mimo wszystko również w miarę szybko paść i dzięki tej panterze wbijemy sobie 291 level, także tak to będzie wyglądać, zaraz tu może zobaczymy, jeżeli by jakoś długo nie padała któryś z przeciwników, czy to ta pantera, czy jakiś kolejny, to może sobie poszukamy broni, bo wiadomo jak no, na tym magu wygląda, chwila, moment, już te bronie są lepsze, oprócz tego już runkę ja mam chyba 18%, a już widziałem, że mogę znaleźć 20, więc może sobie właśnie to ogarniemy, ale nie teraz, teraz mamy jakąś broń dla wojownika plus 22, ale na wszystkie cechy chyba nie ma sensu mu dawać rozmontowanko, no już miejsc na rozmontowanie niestety nie mamy. Ludojad to jest kolejny zwiadowca, zobaczmy jak nam to pójdzie, 24 tam miliony, 19, 4, no też raczej nie powinno być z nim problemów, on chyba by nam wbił 292 level, albo by nam brakowało bardzo mało, ale to jeszcze zobaczymy, no póki co mam zapełniony ten ekwipunek tymi epikami, więc z tornadem też tu jakoś nie będziemy chyba działać. Chociaż zobaczymy jak to pójdzie, jak nam będzie tam do jakiegoś levela mało brakować czy coś. Okej, wbiliśmy ten 292, jakby nam brakowało to wtedy będziemy się zastanawiać. O, znowu pierścionek dla Kunegundy, no ale dopiero co wymieniliśmy, także na razie zostawimy tu z boku. No i dobra, mamy 292 level i mamy bagiennego Dragora, który jest magiem. Zobaczmy czy z nim tu pójdzie jakoś szybko, czy o tam 730 tysięcy. No raczej też nie powinno być takich, można powiedzieć, większych problemów. Raczej to już powinno pójść dość gładko, a jeżeli nie, powiedzmy, że no do 600 grzybów, jak on nie padnie, to sobie będziemy jakiejś broni nowej szukać, wiadomo, że na pewno to tam pomoże. No teraz mamy epicką i to wcale nie taką złą, tak naprawdę, mimo że jest na wszystkie cechy, to ma fajne rozrzucić i tak dalej, no ale jeżeli już tego bagiennego Dragora nie damy rady pokonać, co prawda tu magowie do tej pory raczej byli prości w tej strefie mroku, raczej na magów wydawaliśmy dosłownie troszeczkę grzybków, tam powiedzmy 5-10 i oni padali, no a teraz widzimy, że ten bagienny Dragor jakoś tutaj stawia opór, powiedzmy, no to dobra, to poszukamy tej broni. W sumie ta próba, która tam się zakończyła, ile to było? Chyba 880 tysięcy, ona by była już wygrana, gdyby nie fakt, że tutaj, no dość, no nie, w sumie to rozrzut nie taki super. Musimy szukać czegoś z runą, więc ja tutaj na bronię bez runy nawet nie patrzę. Tu mamy jakąś słabą. Tamta próba z nową bronią najprawdopodobniej zakończyłaby się powodzeniem, no ale dobra, tu mamy 19%, tutaj mamy bez runy, wiadomo, że runkę najlepiej też 20% jakbyśmy znaleźli, no ale zobaczymy jak to pójdzie, tu mamy 19, tu mamy 17, no ale takie nas bronie w ogóle nie interesują, tu na zręczność niestety, a szkoda, dobra, lecimy dalej.
Tu na siłę i 18%. W ogóle ile mi dają średnich? No po 30, no to już można powiedzieć, że sporo. Tak ponad 30 to już można wymieniać, nie? Jak tam, o kurde, jakaś była broń z runą i nie spojrzałem. Teraz mamy coś na inteligencję, niestety nie. Okej, okay, tutaj mamy, o, 20% runka. I wiecie co, ja tą broń bym nawet kupił, bo ona jest słaba, wiadomo, że nie będziemy jej używać, ale później sobie wymienimy runę ewentualnie w kolejnej broni, jakby nam się nie trafiła właśnie również z 20%. Dobra, no tutaj nic ciekawego, tutaj siła, zręczność, co my tu mamy dalej? Tutaj inteligencja, siła, no nie możemy znaleźć na tą samą inteligencję i najlepiej z fajnym rozrzutem, no to już można powiedzieć, że trochę wymagamy, nie, od nas, żeby nam się, w sensie nie od nas, tylko od gry bardziej, od szczęścia, żeby nam się taka broń trafiła, no ale zobaczymy, może tutaj coś wyrolujemy ciekawego, chociaż na razie to wygląda tragicznie. Siła, zręczność, znowu mamy 20% runkę, tu mamy na siłę, tu mamy siłę, szczęście, czyli no same słabiutkie, inteligencja. Inteligencja, szczęście również nas za bardzo nie robi. No i okej, o, tutaj mamy inteligencja plus 31 i o, tu plus 45. No co prawda rozrzut jest o wiele słabszy, ale kurde, 45 obrażeń. No nie wiem, teraz bym się najlepiej was zapytał, jeżeli to był live na czacie, czy brać, czy nie brać, ale w sensie, jeżeli byśmy byli na streamie, to na czacie byście mi odpisali. No kurde, 45 średnich to jest bardzo duży rozrzut, tylko że w sensie bardzo duży roll, tylko że rozrzut jest lipny. Tutaj jest rozrzut delikatnie lepszy, no ale 31. No dobra, weźmiemy tą. Aha, za mało złota mam, 2800, dobra, to czekajcie, to może zrobimy jakieś przy okazji tutaj twierdzę, bo w sensie nie twierdzę, tylko wieżę, bo widziałem, że na tą wieżę też mamy po tamtej twierdzy posępnego czerepu mamy chyba 2%, więc dobrze by było machnąć, a jeżeli by się nie udało, to może jakąś wieżę, nie wieżę, tylko tornado. Sorry, dzisiaj wcześniej wstałem, także zamulony jestem trochę, no ale stwierdziłem, że skoro mamy okazję pokonać tą twierdzę posępnego czerepu, wbić jakieś levele, no to dobrze by było z tego skorzystać. Dobra, są jakieś buty i to bardzo fajne. Od razu podmienimy, nie musimy runki tutaj zamieniać, bo runka jest 5%, odzysk klejnotu, cyk, no i dobra, i teraz możemy sobie kupić broń. No nie jestem przekonany co do tej broni, nie będę tutaj ukrywał, ale dobra, niech będzie na razie taka, dodaj miejsce na klejnot. Aha, w ogóle nam drugi czarny gemik poleciał, to wam nie wspomniałem. Tu sobie zamienimy runy od razu z tą, to ją możemy do kociołka i tu sobie odzyskamy klejnot, cyk, no i zrobimy tak. I dobra, ulepszymy razy dwa, no i zobaczymy jak to pójdzie z tą bronią. Tak jak mówię, drugi czarny klejnot nam poleciał duży, co ciekawe znowu, także wsadziłem tutaj w pasek zamiast jakiegoś tam gemiku na HP, więc to też na pewno spoko. Okej, no i dobra, lecimy z tym bagiennym dragorem. No mamy teraz więcej inteligencji, więc w teorii powinno być na niego git, nie? Powinny tam jakieś dwa fajne kryty siąść, no i dokładniej, zobaczcie, wymieniona broń, chwila, moment i został pokonany. Znowu jakiś pasek fajny, łączna odporność 7, 62 statystyki, minus 2000 pancerza, no ale chyba te 62 statystyki są tego warte, więc popodmieniamy, no i lecimy dalej. Dobra, zostało nam jeszcze trzech przeciwników, o ile się nie mylę, 8, 9, 10, dokładnie, czyli trzech, no i tak szczerze mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. Po tym wbijemy 293 level, później myślę, że wbijemy, no czyli 294 byśmy wbili, jakby nam się udało tych dwóch jeszcze pokonać, no ale to zobaczymy. Dobra, mamy coś, o, znowu na siłę, plus 80 prawie, to oczywiście również podmieniamy. No git, git, fajnie, że tych pachołków chociaż przebierzemy, zawsze tu może jakaś wieża ruszy, bo z tą wieżą powiem wam, że już troszeczkę mamy zastój, już dawno w sumie żadnej wieży nie zrobiłem, no ale okej, okay, dobra, 293 level, lecimy dalej, czyli tak jak mówię, jeżeli pokonamy tych dwóch, to wbijemy 294 i może jakimś tornadem czy czymś takim do 295 byśmy sobie tam dobili. Zobaczymy oczywiście jak z grzybami pójdzie, no ale mam cichą nadzieję, że tutaj sobie na spokojnie jeszcze te przynajmniej tych dwóch zrobimy w tej twierdzy. No i znowu standardowy schemat będzie, poczekamy na kluczyk do cyrku grozy, zobaczymy jak tam wyglądają mniej więcej szanse na właśnie przeciwników w tym cyrku grozy, czy mamy jakieś fajniejsze procenty. To już nie jest wcale taki prosty loch, więc nie powiedziałbym, że ten cyrk grozy zrobimy od razu na raz, chociaż za tydzień będzie weekend epicki, więc jakbyśmy się za tydzień przebrali w jakieś nowe epiki, to może i ten cyrk grozy faktycznie by tam na raz nam poszedł, ale to jeszcze jest dużo czasu, jeszcze będziemy się zastanawiać jak to pójdzie. No dobra, póki co ten smok ciemności, coś nam niestety nie chce padać, zobaczymy jak to pójdzie z nim. No to jest wojownik, więc jakby tu jakieś kunegunda, no musiałaby podziałać i my jakieś krytyki fajne z większego rozrzutu. I ostatni to jest również bodajże wojownik tutaj w tym lochu, więc no nie wygląda to wcale kolorowo, tak szczerze. Myślę, że z 75 grzybów sobie muszę zostawić, bo jeszcze wiadomo, dzisiaj kółko, awka, jakieś tam kupienie ulepszenia w ogóle na tym...
w menadżerze areny, no to również będzie nam potrzebne. Także no dobrze, jakbyśmy tego smoka już byli w stanie w tym momencie pokonać, dlatego że dzięki temu byśmy sobie mogli jeszcze 100 grzybków przeznaczyć na kolejnego, a tutaj niestety widzimy, no tam 7 milionów, 18 milionów, no nie za fajnie to wygląda. Myślałem szczerze, że pokonamy, no ale zobaczymy, jak to jeszcze pójdzie. Ja tam jeszcze chciałem sobie jakieś 100 grzybów tam skitrać, powiedzmy, na kolejnego, w sensie w strefie świata, tam na kolejny loch, na tamtego, ten to 13 piętro, no ale tu widzimy, że chyba niestety tak kolorowo nie będzie. No powiem wam, że ta broń na tego wojownika, wydaje mi się, że lepsza by była tamta broń, którą mieliśmy, aniżeli tą, którą mamy teraz, bo ona jednak była dobra pod magów, ale chyba pod tego wojownika, no to jest taka średnia, no ale trudno, no już teraz wiadomo, nie będziemy szukać kolejnych, chociaż tu zobaczcie, no ale nie, no rozrzut słabiutki, co prawda plus 14, ale rozrzut mały, tutaj plus 5 znowu, no nie ma już sensu, zobaczymy, no może się uda, a jeżeli nie, no to trudno, to poczekamy jakiś czas i tutaj myślę, że tego smoka ciemności sobie na spokojnie ubijemy, jak nie dzisiaj, to może jutro, zobaczymy, jak to pójdzie. Oczywiście pupile wiosenne również połapałem, to co mówiłem na ostatnim odcinku. Dobra, jeszcze dwie próby, raz, dwa, no i tyle, i koniec tak naprawdę, czyli nam się nie udało, liczyłem na ten 294 level, ale to nic, i tak wbiliśmy chyba ile, mieliśmy chyba 288, czyli wbiliśmy tak naprawdę 5 leveli, także zawsze to do przodu, no i po raz kolejny zbliżamy się do tego 500 poziomu, 500 mówię, 300, kurde, ale mi się tutaj gada. Dobra, jeżeli chodzi o pupile, to tak jak mówiłem, ostatnio sobie złapałem te wiosenne, także jakoś to poszło, tu mamy zimowe dni, jesienne dni, no ale wiosenne z każdego żywiołu już tutaj złapane, więc też tam na pewno statystyka nam pomogło. Tu HP sobie dobiłem do 2400, myślę, że teraz będę szedł w inteligencję znowu, no i zobaczymy, jak to tam dalej będzie na tym naszym magusiu wyglądać. Także tak jak mówię, no już kolejny odcinek to może być nawet już 300 level, zobaczymy, bo tak naprawdę już chyba się tutaj wstrzymam z nagrywaniem aż do odblokowania cyrku grozy, no i wtedy może coś tam poklikamy, tak jak mówię, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu możemy sobie zrobić jakąś walkę, powiedzmy, że wodą, z wodą nie powinno być problemu, dokładnie, nakarmimy Smokiego. No i co? Co ja mam tu do pokazania? No tych stref mroku chyba nie będę wam pokazywał, bo to raczej nie jest nic ciekawego. Rudą ślapę zarnicę ostatnio pokonałem, chyba jeden dzień po tym, jak nagrywałem odcinek, czy tam nawet tego samego dnia, już nie pamiętam w tym momencie, no ale zobaczcie, udało mi się tutaj ją pokonać, nie pamiętam już, co tam się wydarzyło, że nagle miałem więcej procent na nią, no ale siadły takie dwa krytyki, dość można powiedzieć pokaźne. Tutaj pierwszy, no to taki średni, drugi zwykły cios, tutaj ten krytyk bardzo fajny, no to w sumie nie, to nawet trzy krytyki, ale takie pokaźne, tak jak mówiłem, dwa, i udało się ją pokonać. Tu nam wyleciał jakiś epik, to tam do kibelka. Udało mi się Ara Pedagoga pokonać, czyli to jest uświęconą tradycją szkoła magii, to jest zwiadowca. Na niego też miałem sporo procent, więc również go pokonałem. To chyba tam mi jakoś mało do kolejnego levela brakowało i dlatego tutaj go klikałem, żeby właśnie wbić ten kolejny level. No i mamy, jak widzicie, jakiś zwykły pasek, ale to też nic tam ciekawego. Pokonaliśmy szlawęża siedmiornicą setką, także znaleźliśmy go sobie w gabinecie magii później i teraz już karmimy tego szlawęża, także git. Myślę, że do urodzin może i by się udało pokonać tym szlawężem tutaj tego żółwia, a jeżeli nie, to nie ma problemu, bo siedmiornicą również żółwia jesteśmy w stanie pokonać. Siedmiornica to jest zwiadowca, żółw to jest wojownik, więc tutaj również chyba na W40 nawet tak robiłem, że siedmiornicą pokonałem tego żółwia, także nie będzie z tym problemu, bo i tak w urodzinki sobie tego peta złapiemy, no ale tutaj już ten szlawąż karmiony, no i dzisiaj nam się udało dobić ten portal, już tam zostało mu chyba 32%, więc też niedużo. Dobra, to by było na tyle, zaraz tutaj będę kupował sobie tego skipa powolutku, no i wiadomo, będę robił awkę i tak dalej, no co wbiliśmy, to wbiliśmy, nie? Teraz się w ogóle muszę zerknąć, ile ja mam tutaj na tego smoka procent szans, bo tak jestem ciekaw, że tyle grzybów na niego wydaliśmy i się nie udało, no ale jak pech, to pech. To chyba tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za tak naprawdę zostawienie kciuka w górę, mam nadzieję, że to zrobiliście, dlatego też dziękuję, a jeżeli nie, to możecie naprawić swój błąd, zostawić w tym momencie. I co? Subskrypcja z dzwoneczkiem, Twitch i Discord w przypiętym komentarzu i w opisie. Raz jeszcze wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!